Śpiewanie hymnu Polski rozpoczęło pierwsze posiedzenie Rady Miasta Bolesławca VIII kadencji. Prowadzenie sesji przypadło Zdzisławowi Abramowiczowi, który jest najstarszym radnym tej kadencji. Ten zaszczyt, który mnie spotkał, cieszy mnie z jednej strony, a z drugiej strony wolałbym być młodszy o 40 lat, ale tego się nie uda zrobić. W planie pierwszej sesji było przede wszystkim zaprzysiężenie radnych oraz nowo wybranego prezydenta miasta. Radni otrzymali więc zaświadczenia o ich wyborze, ale dopiero złożenie ślubowania czyniło z nich pełnoprawnych radnych Rady Miasta. Ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Obecnie proszę najmłodszego wiekiem radnego pana Dawida Sarbaka o wyczytanie kolejno nazwisk i imion radnych, a radnych proszę o powstawanie i wypowiadanie słowa ślubuję. Wśród nowo wybranych radnych aż 16 to radni, którzy już wcześniej byli radnymi Rady Miasta bądź Rady Powiatu. Ale 5 to osoby, które po raz pierwszy w życiu zaczęły pełnić tę funkcję. Pierwszy raz zatem ślubowanie radnego złożyli Iwona Bojko, Szymon Pogoda, Dawid Sarbak, Damian Sawczak i Jadwiga Stachów. Zaświadczenie o wyborze otrzymał też Piotr Roman, prezydent Bolesławca. Również on złożył ślubowanie. Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Pierwsze posiedzenie Rady Miasta VIII kadencji było też pierwszym w historii bolesławskiego samorządu, w której użyto elektronicznego systemu głosowania i prezentacji jego wyników. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa jest za? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Proszę o prezentację imiennego głosowania. Ponieważ jest to wszystko jednogłośnie, to teraz stwierdzam, że Rada powołała komisję skrutacyjną w następującym składzie. A ta komisja skrutacyjna zajęła się przeprowadzeniem wyboru prezydium Rady. Zgłoszono 2 kandydatury na przewodniczącego Rady Miasta, Jarosława Kowalskiego i Łukasza Molaka. W wyniku tajnego głosowania kandydat na przewodniczącego Rady Miasta Jarosław Kowalski otrzymał 14 ważnych głosów za. Radny Łukasz Molak otrzymał 7 ważnych głosów oddanych za. Bezwzględną. Przede wszystkim dziękuję wyborcom, że na mnie głosowali, bo bez tego nie byłoby mnie w tym miejscu. Dziękuję też radnym, którzy na mnie głosowali. Dziękuję za ponowny wybór na funkcję przewodniczącego Rady Miasta. Na funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego Rady wybrano Józefa Pokładka z Komitetu Wyborczego Piotra Romana Bezpartyjni. Natomiast drugim wiceprzewodniczącym został Stanisław Wiącek z ziemi bolsawieckiej, czyli z koalicyjnego z tym pierwszym ugrupowania. W głosowaniach wybrano też szefów poszczególnych komisji stałych Rady Miasta. A w tym po raz pierwszy w historii samorządu Komisji do Spraw Skarg, Wniosków i Petycji od mieszkańców Bolesławca.